Sędzia Przemysław Dziwański i sędzia Aleksandra Rusin-Batko zostali wyłączeni ze składu, który ma rozstrzygnąć sprawę aresztową posła. Byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego podał dzisiaj Sąd Okręgowy w Warszawie. Były wiceminister usłyszał zarzuty i jest teraz osobą podejrzaną, przypomina prokuratura. Żeby była jasność, my kontynuujemy nasze postępowanie, tak zapewnia rzecznik prokuratury. A my łączymy się teraz z naszym reporterem. W Sejmie jest Wojciech Skrzypek. Powiedz, jakie są szczegóły tej decyzji, jak została ona skomentowana przez polityków, bo przecież ta sprawa ma też polityczny kontekst. Faktycznie neosędziowie, sędzia Przemysław Dziwański i sędzia Aleksandra Rusin-Batko zostali wyłączeni ze składu, który miał rozstrzygnąć sprawę aresztu dla posła Romanowskiego. Sąd Okręgowy w Warszawie poinformował o tym na swojej stronie internetowej i zaznaczył, że nie zmienia to jednak jednej bardzo ważnej informacji. To posiedzenie odbędzie się planowo 23 września. Sąd Okręgowy w Warszawie rozpatruje zażalenie prokuratury, no bo pamiętamy przecież bardzo dobrze, że 16 lipca Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa nie zgodził się na areszt posła Romanowskiego, argumentując to tym, że przysługuje Romanowskiemu jeszcze jeden immunitet. Immunitet z faktu zasiadania w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy. Słowem, Marcin Romanowski nie dysponował tylko tym immunitetem polskim, poselskim, ale jeszcze właśnie tym drugim z racji zasiadania w tymże ciele. Te decyzje zeskarżyła prokuratura i teraz właśnie czekamy, co Sąd Okręgowy w tej sprawie powie. Sam Sąd Okręgowy też jego pracownicy napisali na stronie internetowej, że ze względu na to, że ta sprawa jest tak zawiła i trudna, zdecydowano o tym, żeby do tej sprawy przydzielić jeszcze trójkę sędziów, w tym dwójkę neosędziów, którzy, jak powiedziałaś na samym początku, nie będą jednak w tej sprawie orzekać. Co ciekawe, sama Aleksandra Rusin-Batko już w piątek poprosiła o to, żeby ją z tego postępowania wyłączyć i to po tym, jak wyszły informacje na jaw, że ściśle współpracowała z posłem Romanowskim, kiedy był jeszcze wiceministrem w rządzie Zjednoczonej Prawicy. A wobec Marcina Romanowskiego to też warto pewnie przypominać, prokuratura chce zastosować areszt na 3 miesiące, obawiając się mataczenia w sprawie złego wydatkowania Funduszu Sprawiedliwości. Wiemy też jeszcze jedno ze strony prokuratury, że jeśli Sąd Okręgowy w Warszawie nie przychyli się do tej prośby i jednak się okaże, że znowu nie można aresztować Romanowskiego, prokuratura pójdzie dalej za ciosem i wystosuje odpowiednie pismo do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy po to, żeby ten drugi immunitet mu uchylić, ale czy to się wydarzy, tego dowiemy się prawdopodobnie dopiero po 23 września.